Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 13, w wersetach od 1 do 9? Byli tam w tym czasie obecni tacy, którzy opowiedzieli mu o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z krwią ich ofiar. Jezus odpowiedział im: czy wydaje wam się, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami od wszystkich innych Galilejczyków, że tak ucierpieli? O nie, mówię wam, jeśli się nie uznacie za grzeszników, wszyscy podobnie poginiecie. Albo tych 18, na których upadła wieża w Syloe i zabiła ich. Czy wydaje się wam, że oni byli większymi grzesznikami od wszystkich ludzi mieszkających w Jerozolimie? O nie, mówię wam, jeśli się nie uznacie za grzeszników, wszyscy tak samo poginiecie. Powiedział im to podobieństwo. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł więc i szukał na nim owocu, a nie znalazł. Wtedy powiedział do winogrodnika: oto przez 3 lata przychodzę i szukam owocu na tym drzewie i nie znajduję. Wytnij je. Po co czyni ziemię bezużyteczną? On jednak odpowiedział mu: Panie, pozostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może przyniesie owoc, a jeśli nie, wytniesz je w przyszłości. Wiadomość o nieszczęśliwych Galilejczykach dała Panu sposobność, aby przed słuchaczami odkryć stan ludzkiego serca. Jak łatwo nam przychodzi mówić o sądzie Bożym, gdy któremuś z otaczających nas ludzi przytrafi się jakieś nieszczęście. Przy okazji myślimy, że jesteśmy od Niego lepsi. Jednak przed Bogiem wszyscy jesteśmy winni. W tej kwestii nie ma żadnego wyjątku. Pan nie mówi tu o wierze w Niego, chociaż jest to sprawa bardzo istotna, ale o pokucie, do której należy bezwzględne wyznanie naszej winy i naszego zepsucia. Pokuta i wiara do dzisiaj stanowią jedyną drogę ratunku przed sądem. Ziemski naród Boży jest w Piśmie Świętym często przyrównywany do drzewa figowego. Dowiadujemy się o tym z Księgi Joela, 1 rozdziału, 7 wersetu. Spustoszył moją winnicę, połamał moje drzewa figowe, odarł je doszczętnie z kory i zostawił tak, że zbielały jego gałęzie. Z Ewangelii według Mateusza, 21 rozdziału, od 18 do 22 wersetu. A rano, wracając do miasta, łaknął i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści i rzecze do niego: niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili: jakże prędko uschło figowe drzewo? A Jezus odpowiadając, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili,
w modlitwie z wiarą otrzymacie. I z Ewangelii według Marka, z 11 rozdziału, 13 wersetu. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. Bóg w osobie Pana Jezusa 3 lata szukał owocu wśród swojego ludu. Oficjalna służba Pana dobiegała końca. Ileż trudu włożył Pan w prowadzenie i nauczanie tego narodu. Użył wszystkich możliwych środków, ale wszystko poszło na marne. Żydzi odrzucili go i zabili. Drzewo figowe zostało wycięte. Wraz z przyjściem Pana Jezusa na ziemię, Bóg po raz ostatni zajął się człowiekiem w jego upadłej, grzesznej naturze. Adam i jego potomkowie zostali ostatecznie osądzeni na krzyżu, w śmierci Chrystusa. Tylko nowo zrodzony człowiek, należący do rodu drugiego człowieka, jest w stanie wydać owoc dla Boga.